Hej, hej, witajcie z tej strony. Dzisiaj pokrótce omówimy temat pierwszego odcinka sezonu czwartego. Krótki, nowy zwiastun wraz z dobrą nowiną odnośnie daty premiery. Jeśli nie chcecie tego przegapić, to oglądajcie ten materiał do końca. Moi drodzy, w materiale, który dodałem 2 marca, omówiliśmy temat pierwszego odcinka sezonu czwartego, który nie jest odcinkiem pierwszym według chronologii. W odcinku, który nosi nazwę Monster Wu, dojdzie do akumizacji naszego dobrego przyjaciela, Wanga Fu, bądź jak to woli, mistrza Fu. Jako, że mistrz zostanie zaakumizowany, nasi bohaterowie będą musieli się z nim zmierzyć i patrząc na opis tego odcinka, nigdy nie spodziewali się takiego obrotu sprawy. Przecież w ostatnim odcinku sezonu trzeciego, co dopiero się z nim żegnali i mocno dusili w swoich sercach stratę, jaką ponieśli w postaci samej osoby mistrza i jego utraconych wspomnień. A już dochodzi do tego, że będą musieli z nim walczyć. Zapewne nie będzie to dla nich łatwe. W każdym razie podczas omawiania jednej historii wspomniałem o powodzie akumizacji mistrza Fu. Powód był związany z powracającymi wspomnieniami, które dotyczyły czasów jego nauki w starożytnej świątyni, incydencie jaki wtedy miał miejsce oraz zapewne innych sytuacji bądź tam zdarzeń związanych z jego rolą w cudzysłowie strażnika Mirakuli. Nawet jeśli Biedronka w odcinku Fist przywróciła wszystko co zostało pożarte przez tytułowego złoczyńcę i uwolniła mistrza od tej całej złej aury, to i tak powód jak najbardziej trafny, aktualny i korzystny. A korzystny dla samego władcy. Ciem, który zna tożsamość Wanga, wie, że był strażnikiem Mirakuli, ma od niego zaszyfrowaną księgę, która była na jego tablecie i pokusiłby się o jego akumizację. Oczywiście, jeśli miałby taką możliwość, a będzie miał, może nie pod postacią władcy Ciem, a pod postacią Shadow Moth. Dlaczego o nim wspomniałem? Już śpieszę z wyjaśnieniem. Wczoraj w godzinach wieczornych niemiecki Disney Channel na swoim kanale na YouTube udostępnił film promujący swój maraton odcinków z Miraculous z najlepszymi jak dotąd zaakumizowanymi złoczyńcami. Prócz sceny ze zwiastuna, które były z poprzednich sezonów, znalazła się krótka scena z nadchodzącego nowego odcinka sezonu czwartego, którego premiera nadchodzi wielkimi krokami, ale o tym później. I w tej właśnie scenie pojawił się przeze mnie wcześniej wspomniany Shadow Moth. Co to może oznaczać? A może oznaczać to, że w odcinku Monster Fu, który niemiecki Disney Channel chce wyemitować już niedługo i to w tym samym dniu co maraton, pojawi się właśnie Shadow Moth, którego fuzja powstanie za pomocą pawia oraz motyla. I to właśnie za pomocą takiej wielkiej mocy Gabriel, któremu udało się naprawić Miraculum pawia, będzie mógł zaakumizować mistrza Fu i nie tylko. Będzie miał taką okazję i na pewno z niej skorzysta. W jaki sposób? Jak będzie wyglądać backstory? Ciężko na ten moment stwierdzić, ale jestem przekonany, że ma to właśnie związek z utraconymi wspomnieniami. Nawet jeśli nie pamięta on kompletnie nic ze względu na utracone wspomnienia w odcinku Miracle Queen, chyba że to była zmyłka, to Gabriel będzie potrafił to wykorzystać. A z fuzją to już w ogóle. Akumizacja, wysłanie amoku, manipulacja, wszystko jest możliwe, a takie potężne Miracula w rękach Gabriela sporo mogą namieszać, nawet jeśli każda walka to samo zakończenie, ale nie śmiejmy się, zawsze z takich przegranych można wyciągnąć jakieś plusy. On sam w trailerze wypowiada krótkie zdanie, warto było czekać, a to już o czym świadczy. Sama scena z Shadow Moth pojawiała się również w pierwszym trailerze od Globa, ale wtedy nie mieliśmy pojęcia w jakim odcinku on się pojawi. Nie dość, że była akumizacja przyjaciółek Marię, to jeszcze pojawi się Wang Fu wraz ze swoją ukochaną Marianną. Te kadry nie wyglądają na takie same, więc ciężko ocenić, czy zostały one poprawione i są faktycznie takie same, czy te dolne pochodzą z innego odcinka. Z odcinka, w którym dochodzi do akumizacji, tak jak już wcześniej wspomniałem, przyjaciółek Marii. No to oczywiście zapewne nie pojawią się tylko w jednym odcinku, to na bank, że zobaczymy go więcej razy, ale sugerujemy się trailerami, jakie są aktualnie dostępne i które nam pokazano, a raczej pokazują to, co stacje mają w swoim posiadaniu. Poczekamy, zobaczymy, ale jeśli sama postać Shadow Moth, która zadebiutuje w nowym sezonie i pojawia się w zapowiedziach maratonu, który odbędzie się już 27 marca, a w tym właśnie dniu ma być premiera pierwszego odcinka sezonu czwartego, to nie widzę innej opcji, jak Shadow Moth i akumizacja mistrza Fu w tytułowym Monster Fu. I tak, moi drodzy, jeśli takowe sceny pojawiają się w trailerach wraz z datą premiery, to jak najbardziej premiera nie jest zagrożona i możemy ją wyczekiwać 27 dnia tego miesiąca. Dzień, w którym oficjalnie wystartuje sezon czwarty, chyba że na świecie zabraknie prądu, to inna sprawa. Ale załóżmy, że tak nie będzie i odcinek na niemieckim Disney Channel pojawi się w godzinach porannych, czyli o 9:05 czasu polskiego. Jeśli nie chcecie przegapić premiery tego odcinka i dowiedzieć się, gdzie będziecie mogli go obejrzeć, to subskrybujcie kanał
razem z dzwoneczkiem i zapraszam na moją facebookową grupę, linka macie w opisie. Tutaj, jak i tam, pojawią się odpowiednie informacje na ten temat, dlatego śledźcie wszystko uważnie i miejcie oczy szeroko otwarte. Łapa w górę, jak wytrwaliście do końca, dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie i pamiętajcie o subskrypcji razem z dzwoneczkiem. Nasz cel to 200 tysięcy subskrypcji. Dziękuję wszystkim za wsparcie i do zobaczenia w następnym materiale. Bye bye.